Katastrofa Costa Concordia. Co naprawdę się wydarzyło? Costa Concordia należała do Costa Crociere. Kiedy zwodowano go w 2005 roku, był to największy statek wycieczkowy we Włoszech, mierzący 290 metrów długości i mieszczący 3780 pasażerów. Concordia była znana ze swoich luksusów. Na pokładzie znajdowały się 4 baseny, kasyno i podobno największe na statku spa. W lipcu 2006 roku Costa Concordia odbyła swój dziewiczy 7-dniowy rejs na Morzu Śródziemnym z przystankami we Włoszech, Francji i Hiszpanii, co zostało jej standardową trasą. 13 stycznia 2012 roku Concordia opuściła Civitavecchia we Włoszech około godziny 19:18. Na pokładzie znajdowało się wtedy 1023 członków załogi i 3206 pasażerów. Gdy kilka godzin później Concordia zbliżyła się do wyspy Giglio, zboczyła ze swojego standardowego kursu, zbliżając się do małej toskańskiej wyspy w celu wykonania morskiego salutowania, co było powszechną praktyką, w ramach której statek wycieczkowy wydawał dźwięk klaksonu. Concordia wykonała już kilka w przeszłości. Okolica była znana z wychodni skalnych i w pewnym momencie taka formacja została zauważona na trasie statku. Schettino, kapitan od ponad 7 lat, nakazał zmianę kursu, ale z powodu problemów językowych sternik indonezyjski skierował łódź w przeciwnym kierunku. Podobno skorygowanie manewru zajęło 13 sekund. Dziób łodzi ostatecznie odchylił się, ale rufa zderzyła się z rafą około godziny 21:45. Zamieszanie na mostku spowodowało sprzeczne rozkazy. Ocena uszkodzeń wykazała, że 5 przedziałów, w tym maszynownia, zostało zalanych, a statek wkrótce stracił moc. Ponadto, gdy nie działał ani silnik, ani ster, statkiem nie można było sterować. Jednak wiatr i zablokowana pozycja steru spowodowały, że Concordia zawróciła w kierunku wyspy. Chociaż zmiana kierunku ułatwiła późniejszą akcję ratunkową, spowodowała, że statek zaczął przechylać się na prawą burtę. Dryfująca Concordia ostatecznie osiadła na mieliźnie w pobliżu brzegu. W tym czasie spanikowany pasażer skontaktował się z córką we Włoszech, a włoska straż przybrzeżna zadzwoniła do Concordii około 22:14. Schettino jednak zbagatelizował szkody. Po około 10 minutach straż przybrzeżna ponownie skontaktowała się ze statkiem. Wtedy załoga przyznała, że statek nabiera wody. Jednak jedyna prośba Schettino dotyczyła holowników. O godzinie 22:39 przypłynął pierwszy statek ratowniczy. Około 15 minut później Schettino ostatecznie nakazał porzucenie Concordii, chociaż według doniesień łodzie ratunkowe zostały już zwodowane. Około godziny 23:20 Schettino opuścił mostek i wkrótce porzucił statek. Później twierdził, że spadł z Concordii i wylądował w łodzi ratunkowej. Około 13 minut później ostatni członek załogi opuścił mostek, mimo że na statku nadal znajdowało się około 300 osób. O godzinie 12:40 kapitan straży przybrzeżnej zadzwonił do Schettino, który znajdował się w łodzi ratunkowej z innymi oficerami Concordii. Nakazał mu powrót na statek i nadzorowanie ewakuacji. Teraz pokażę wam rozmowę kapitana ze strażą przybrzeżną. No, komandante. Pan dice, comandante, igual. Pronto? Sì, buonasera, comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante. Sì, buonasera, comandante Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla biscaggina di prua. Lei quella biscaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo, chiaro? Gli dice se ci sono bambini, donne o persone bisognose di assistenza. E mi ne dice il numero di ciascuna di queste categorie. È chiaro? Guardi, Schettino, che lei si è salvato forse dal mare, ma io la porto faccio passare l'anima dei guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei mi sta rifiutando.
l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. On odmówił. W tym czasie akcje ratownicze obejmowały 25 łodzi patrolowych, 14 statków handlowych i liczne helikoptery. A wczesnym rankiem 4194 osób zostało ewakuowanych z Concordii i przewiezionych na wyspę Giglio, na której mieszkało mniej niż 1000 osób. O godzinie 6.17 14 stycznia wysiłki poszukiwawcze zostały tymczasowo zawieszone, ale następnego dnia nurkowie uratowali jeszcze 3 osoby z wnętrza Concordii. 32 osoby zginęły w katastrofie, a ostatnie ciało odzyskano dopiero w listopadzie 2014 roku. Czy kapitan poniósł konsekwencje opuszczenia statku? Natychmiast pojawiły się pytania dotyczące postępowania Schettino i innych oficerów załogi. W lipcu 2013 roku czterech członków załogi i koordynator kryzysowy Costa Crociere przyznało się do różnych zarzutów, w tym zabójstwa. Otrzymali wyroki krótsze niż 3 lata. W tym samym miesiącu Schettino stanął przed sądem po tym, jak odmówiono mu ugody. Został oskarżony o zabójstwo, spowodowanie wypadku i opuszczenie statku. Podczas procesu prokuratorzy twierdzili, że był idiotą. Podczas gdy Schettino odparł, że jego działania uratowały wiele żyć i że stał się kozłem ofiarnym. Ponadto zauważył błąd sternika, ale ekspert morski zeznał, że niezależnie od pomyłki, jego kolizja była nieunikniona. W lutym 2015 roku Schettino został uznany za winnego wszystkich zarzutów i skazany na ponad 16 lat więzienia. Dziękuję za obejrzenie filmiku. To już wszystko na dzisiaj. Zasubskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów.